Albo dobra, cześć. Nie! Buongiorno i Buenos Aires, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku razem z Foxiem, ale znowu z nowej serii. Powiedz Foxie, jaka to będzie nowa seria fajna? No na początek to witam was wszystkich bardzo serdecznie. Seria ogólnie nazywa się Skyblock, jak można zauważyć. Będziemy sobie razem grali na Skyblocku. Ponieważ już dawno nie było na polskim YouTubie. Ludzie zapomnieli po prostu o Skyblocku, a to wciąż jest bardzo fajna zabawa. Tak, tak, bo jednak mamy jakieś ograniczone zasoby surowców i tak dalej, i tak dalej. I wciąż wracamy do takiego starego, prawdziwego survivalu. Ja już tu zacznę kopać. Tak, ja ogólnie mam zadania tutaj w... pod Minecraftem mam zadania. Jest zadań chyba... Ile jest zadań? 40 może? Nie wiem. Sporo. Mam je tutaj. Głównym zadaniem na początku to jest zbudować dom, rozwiń wyspę i takie tam duperele. To ja rozwinę wyspę, dobra. O, straciłem dirta. A ja zbuduję generator kobla. Tak, a ja zetnę to drzewko najpierw. Dobra. Tylko uważaj na sadzonki, nie? Bo jak nie będzie sadzonki, to będzie lipa. Właśnie robię tutaj taką platformę bardzo genialną. To może ja ci tu pomogę. Dobra, tego. Ja muszę się dokopać do tego, bo ja wiem, że pod spodem jest... O, tutaj będzie musiał być generator, żebyśmy mogli... Dobra. Tutaj jeszcze jedną warstwę musimy skopać tego. To ty, Foxie, sobie tam skopuj, a ja tu sobie zrobię tą platformę do końca, żebyśmy nie stracili żadnej sadzonki, bo to by było naprawdę głupio. Dobra, to, może, to tak może tutaj zostać, poczekajmy. Ale w sumie, patrz, Foxie, to jest kwestia tego, co wcześniej mówiłeś, właśnie rozwinąłem wyspę. Pierwsze zadanie zrobione. Postawiliśmy... Tak, parę klocerzków. Zostawiliśmy dirta poza wyspą, już jest expanded. Czekaj, tu musi być tak. No i teraz tak. Woda, tam musi być klocek. Dlatego ja muszę tutaj rozbić ten lód. I teraz trzymaj tą lawę. I trzymaj te dirty, bo ja muszę zejść na chwilę pod ziemię. O lol, Boże, Foxie, jaki ty jesteś odważny. Dobra, schodzę. Wow, myślałem, że spadłem. Dobra, ja tu będę czekał na sadzonki. Jabłko jest jedno. O, to fajnie. To sobie zjemy. Okej, dobra. Możesz mi oddać dyryta. Nie dam ci dyryta. I lawę. Dobra. Jak się, jak jest kombinacja klawiszy, żeby wywalić cały stack? Shift, Ctrl i Q. O kurde, ja nie mam tylu palców, stary. Serio, nie wypada nie wypadają sadzonki. No, trzeba poczekać. Dobra, i teraz lawa. I chociaż jedna, żeby nam wypadło. I jest generator kobla. Pięknie. Kolejne zadanie zrobione. Byś lepiej lawę zakleił, żeby nam... Ej, Foxiu, nie chcę cię martwić, ale sadzonek nie ma. No spokojnie, spokojnie. O, to ja nam zrobię ten... Jak to się nazywa? No, nie niszcz tego! Gdzie... To zrób kilofałkę. Gdzie sobie życzysz ten? I daj mi kilofałkę. No gdzie tutaj możesz postawić. Na przykład, no... Brawo. Brawo, Foxiu! Nie, właśnie straciliśmy... Złapałem tego dirta. Workbench'a straciliśmy, którego tam położyłem. Trzymasz go w ręce. O, jest sadzonka! O kurde, zrobiłem drugiego workbench'a, więc... Dobra, nieważne. No bo... Ej, zrobiłem jednego, zobaczysz u mnie na odcinku. Zrobiłem jednego, położyłem na tamtym dircie. I masz. Daj. Dobra. Postawiłeś tą drugą sadzonkę. Nie, masz. Ty będziesz rolnik. Ja mogę być rolnikiem. Chodzę na ten, na uniwersytet przyrodniczy, to mogę być rolnikiem. Ja będę praw bardziej takich technicznych. Generalnie myślę, Foxiu, że takie rzeczy właśnie, no tak jak zawsze się robi zbieranie kobla, to zrobimy gdzieś poza odcinkiem. Tak, albo jakiegoś live'a się pierdyknie kiedyś tam. O lol, ja nie mam takiego dobrego kompa. Ale ogólnie na YouTubie można robić bardzo fajne live'y. Daj mi patyczki. Dwa, proszę. Co ja bym mógł tu zrobić? W skrzynce już nic nie ma, nie? Ale ja tą skrzynkę zniszczę i położę jakoś w innym miejscu. Jak mi nie wypadnie. A tak poza tym to... zapomniałem. Aha, jest włączony easy, a on normal? Jest włączony, powiem ci... A nie, na tym, bo to na serwerze. Chyba jest normal, na pewno. Wypada nam tylko jedna sadzonka, to tak niefajnie, nie? A ja znam ogólnie taki fajny ten, wymyśliłem, tak generator cobblestone'a.
Ja kiedyś oglądałem filmik, jak zrobić poczwórny. Gdzieś na jednym odcinku moim coś takiego zrobiłem, jak poczwórny. Ja umiem zrobić taki, taki duży, taki wow, ale to tam to na parę osób jest. Wo, Foksiu, to na pewno zaprowadzi cię bardzo daleko w życiu. Jest, mam jabłko. Dziura! Ej, daj mi jeden klocek drewna albo coś. Nie mam już. Nie ma? A nie, mam, sorry, masz. Ja tu zrobię trochę nam miejsca, chyba po tym nie ma już tego dirta, nie? Nie, chyba nie. A co by tu jeszcze zrobić? Można zrobić z dirta wielkiego kutasa, ale to jest raczej... Albo w sumie... Nie, dobra, w innym odcinku. Wodep jest to taki śmieszny. Ty beboku. No ej, nie, wypada nam tylko jedna sadzonka, czaisz to? Nie, nie czaję tego. No, uwierz. Łap. O, fuck, to będę cię bronił. Ja też mam taki zestawik. No rośnie. O kurde! Co zrobiłeś? Nic, prawie straciłem naszą sadzonkę jedyną. Uwaga. No nie niszcz tego. Ała, no. Dzięki. Dzięki. Fajnie, mamy jedną sadzonkę i generator kobla. To Foksiu będzie sobie tam kopał. Patrzcie, tam jest jedna wyspa. Oczywiście nikt tam nie był i nikt nie wie, co tam jest. To wcale nie jest taka piaszczysta wyspa. No to widać stąd, że to jest piasek, bo kaktus tam jest. Ja nie widzę stąd tego kaktusa, mam zbyt słabego komputera, hehe. Nie widzisz? No nie widzę. Bo ja mam na 8 czanków. Teraz już sobie na 4 zrobiłem, a w ogóle lagów nie miałem na 8 czanków. Tak. Ale no w ogóle, centralnie, zero lagów, tak bym nie nagrywał. Foksiu. Do tego tak też patrzę, nie? A teraz tej wyspy już... O, widzę tą wyspę na dole. Foksiu. Ej, bo noc idzie. No wiem, ale tu raczej nam się nie mamy to tego. Może ja odsłonę tą lawę, żeby było jasno. Spoko. Foksiu, będzie niedługo trzeba powiedzieć wszystkim ludziom, co szykujemy tak razem, w coś fajnego. Chodzi ci o ten? O ten. To teraz tak, zrobiłem, czekaj, tak żeby ten, ja może sobie zaznaczę, które zadania zrobiliśmy. W opisie chyba wypiszemy, nie? I obok będą jeszcze jakie zostały nam te zadania. W sumie jak ty jesteś kopaczem kobla, to daj mi kobla, ja tam pójdę już w stronę tamtej wyspy powoli. Masz. Teraz tak, poczekaj, ja odznaczę, które zadania już zrobiliśmy. Rozwinęliśmy wyspę tak. Przerwałem nagranie. Dobra, sru. Czekaj, rozwinęliśmy wyspę tak. Zrobiliśmy crafting ten. Zrobiliśmy piecyk, to też. Nieskończone źródło wody. Nie, o, piecyk zrobiliśmy. To... Ty, ale mi się zdawało, że na 1.7.2 się nie da zrobić nieskończonego źródła wody. Czy mi się to zdaje? Da się zrobić, da. Chyba da. A co i była taka akcja, że się nie będzie dało robić nieskończonego źródła wody i wszystkie właśnie mapki typu Skyblock, Survival to nie będą miały sensu. No, brawo, Foksiu. Tylko, że my chyba tutaj nie zrobimy, bo nie mamy drugiej wody. Ale może gdzieś będzie. Chyba, że tam będzie, nie wiem. Pek. Generalnie będzie trzeba tutaj coś wymyślić, jakieś fajne urozmaicenie, żeby to nie był taki sam nudny Skyblock. Tak. Ej, chciałbym, żeby to drzewo wyrosło. Rośnij. Ile masz kobla? Weź mi pod tego i kobla na chwilę. Ile chcesz? Nie, albo powiedz, ile masz kobla? 32 koble. No to tu mamy kolejne zadanie, że 64, bo ja już miałem 25, teraz mam kolejne 10, także mamy kolejne zadanie. Wow, lecimy jak burza, he. Zbuduj platformę 24 bloki od wyspy dla mobów na tarło. Tak serio jest napisane, aha. Tłumaczenie jest bardzo fajne. Ej, dobra, to ja tu będę po prostu nam tą mapkę rozbudowywał. No. I, a ty tam kop kobla. Wow, super, dzięki. No stary, no tak zawsze wyglądają pierwsze odcinki. Nie? No wiem, przecież wiem. Tylko ja się boję, że jak tu się rozbuduje za daleko, to nam po prostu, wiesz... Te mopki się zaczną spawnować, a to już będzie niefajne. No to trzeba będzie pochodnie, ale to już z tym będzie ciężej, bo nie ma drzewa. No bo nam kurde się nie chce wyrosnąć. Kiepski rolnik. Taki z ciebie tutaj rolnik normalnie.
Kurczę, to jest chyba mój pierwszy skyblock taki, który zagram prawdopodobnie w całości. Tu masz koble. Jakby co, to wrzucaj wszystko do skrzynki lepiej, a nie tak. A wiesz, ja tu ostrożnie wszędzie na shifcie będę chodził. No, skyblock to jest naprawdę. Się posram ze strachu, jak spadnę. No. Boże. Takie hehe. Heheszki, hechłym. A wiesz, że no. Mogę cię w każdej chwili zepchnąć. Ja ciebie też. W sumie można by zrobić sobie płotki. Jak się robiło płotki z kobla? Z kobla? Normalnie 6 kobla, tak jakbyś robił normalne płotki. Aha, to jak zbierzesz kobla, to... No tu masz, płotek. Leży. Aha, dobra. Drzewko rośnie. A, ej, no właśnie to, mam... Tu masz jeszcze kobla. Oj, to jest kill off. Masz jeszcze kobla. Dziękuję. I teraz tak, tutaj i... Nie tutaj, tutaj. Płotki. Ej, wysłałeś już do tego? Paczkę. Nie, jeszcze nie wysłałem do tego. Jutro wyślę do tego. Dobra, spoczko. O, jacy my jesteśmy tajemniczy, bo... To ty wiesz, takie... Niech sobie no. myślą, co jest, nie? No. Ale w sumie można by pokazać ten... naszego screena wspólnego. No właśnie. A jak to... mam? A to tak w trakcie odcinka tak się wyskoczy. No tak, zobaczycie małego screena tutaj w naszym odcinku. Będziecie już powoli wiedzieli, o co chodzi. W sumie tam jest stand, trochę widać też papki, mopki, jakieś mopki. Poczekaj, ja ci dam mój kill off. No. Jaka mapka? Ja nic nie wiem o żadnej mapce. No, ja też nic nie wiem. Daj kobeła. A o czym nie wiemy? O czym ja nie wiem? Daj kobla. No bo nie. Aha, masz takie. Masz. Ej, może ja to wiaderko schowam, bo tak... Niebezpiecznie. A właśnie, bo mamy całe wiaderko. Czy kontrol? Nie, no wiaderko jest puste. Ej! Gdzie jest ta woda z wiaderka? Była lawa. Ośle. Co za... Ej, co się naciskało, żeby całego... Shift. Cały ten... Nie, do shift to się daje pojedynczo. Aha, żeby skraftować cały ten, no to prawy przycisk i lewy przycisk naraz. Aha, to nie wiedziałem. Człowiek uczy się przez całe życie. No. Może Foxie opowiesz żart. Mam żart to powiedzieć. Ja chciałem o tym w modyfikacji o chomikach zapomniałem powiedzieć żart, to opowiem go teraz. Jak się nazywa szynka z chomika? Co się nazywa? Jak się nazywa szynka z chomika? Szynka z chomika? No. Nie wiem. Hamster. Badumc. Czaj. Łasor. No. Się nie spuść. Ty, a to drzewko ten może wyrosnąć jak ma wolny blok obok siebie? No to co? Jak ma co? Tutaj Tak. Może urosnąć. To ty, ja też powiem koło, żeby nie było. Albo nie będę wykawał. Mogę powiedzieć, ale nie wiem, czy będzie śmieszny, bo w sumie ja się z tego śmiałem. No, to się boję. Nie wiem, jak inni. To już się boję. No bo patrz, stoją sobie dwóch kumpli, sobie stoi, nie? Pod tymi mówią, jeden mówi do drugiego, ej, słyszałeś, Stachu jest w tym, w szpitalu, nie? On mówi, co, przecież wczoraj go widziałem z taką zajebistą blondynką w tym, w restauracji. On mówi, no właśnie, jego żona też to widziała. Kolejne badumc. Boże, co za żarty. Bumtk. Ja bym opowiedział żart, ale on jest zbyt niecenzuralny właściwie i go ci opowiem dopiero po nagraniu. Ale Foxiu, myślę, że już mamy 15 minut nagrania tego, tak? Więc nie, może ja sobie... Przez przypadek przerwałem nagranie, ale dobra. Bo chciałem zaznaczyć tym takim myślnikiem chciałem zaznaczyć ten, że mamy zadanie zrobione, a ja to mam przerwanie nagrania na ten przycisk. I co, i nie nagrywasz teraz? Nie, no nagrywam, bo to było tylko taki ułamek sekundy. No spoko, to chodź się pożegnamy, poczekaj, potem pokopiemy dokopię kobla. Dokopię do staka kobla. Okej. Okay. Masz. Chodź. No, byś wrzucił dulowy i by było. Ja skrzynki wiem, rzucam. Ej, dobra, chodź, tu staniemy, patrz, tam się robi dzień, to na tle słońca. Tutaj? Dobra, idę, F5. Jak Michael Jackson. Lubię Michaela Jacksona, Michael Jackson jest fajny. Bardzo lubi małe dzieci. Takie jak bo ty. Już nie żyje. No stój w miejscu!
No stój w miejscu. Dobra. Moi drodzy, jeżeli odcinek wam się podobał, nie zapomnijcie o zostawieniu łapki, komentarza, może subskrypcji, też się będziemy cieszyć. Razem z Foxiem będziemy prowadzili, tak jak już pewnie widzieliście, nową serię ze Skyblocka. Pożegnaj się, Foxiu. Dzięki, ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, na razie i cześć. Cześć.